To były pierwsze zawody międzynarodowe w tym roku, a jest to rok bardzo ważny, bo rok, w którym będziemy walczyli o kwalifikacje paralimpijskie na Paryż. I zawody mają rangę Pucharu Europy, jednak w tych zawodach startują zawodnicy z całego świata. I tak już wyprzedzę troszeczkę fakty, spotkaliśmy się w finale w mixtach właśnie z Japończykami, którzy jednak nie będą liczeni do ogólnej klasyfikacji generalnej Pucharu Europy, bo do tej klasyfikacji, której z kolei finał odbędzie się również w Czechach we wrześniu, są liczeni tylko Europejczycy. Ja rywalizowałam zarówno indywidualnie, jak i w mixcie z Łukaszem Ciszkiem z Kielc. Indywidualnie zajęłam 5. miejsce. Myślę, że zabrakło jeszcze troszeczkę konsekwencji w strzelaniu i to, że jednak to jest początek tych startów międzynarodowych, i te strzały są nie do końca równe i powtarzalne. Jednak w mixcie myślę, że bardzo ogólnie dobrze się z Łukaszem dogadujemy i jakoś tak fajnie się motywujemy, mobilizujemy i no i tam jednak ta konsekwencja już była lepsza. Doszliśmy do finału. W tym finale dosyć dobrze też się zaprezentowaliśmy do ostatniej strzały, gdzie naprawdę bardzo dobrze prowadziliśmy wysoko. Japończycy strzelili 2.9, 8, 7. My mieliśmy 30 i ostatnia strzała. I już gdy naciągałam, chociaż wiedziałam, że muszę naprawdę spokojny, technicznie strzał oddać, już wiedziałam, że coś jest nie tak i jednak tą strzałę wypuściłam i, no i wpadła 4. Na szczęście wystarczyło to do zwycięstwa. Aktualnie przygotowujemy się do Mistrzostw Świata, które odbędą się w lipcu, również w Czechach. W tym roku 3 razy będziemy startować w Czechach, mam nadzieję, że 3 razy. A Mistrzostwa Europy odbędą się w sierpniu w Holandii. I zarówno na Mistrzostwach Świata, jak na Mistrzostwach Europy będzie można uzyskać kwalifikacje na przyszłoroczne igrzyska i to jest nasz najważniejszy cel, ale wiadomo, że jesteśmy z Łukaszem aktualnymi mistrzami Europy, też brązowymi medalistami Mistrzostw Świata, również z zeszłego roku, więc myślę, że będziemy chcieli bronić tych medali, może nie bronić, ale atakować i wystartować jak najlepiej. Ja strzelam z łuku klasycznego, tak zwanego łuku olimpijskiego, z którego startuje się zarówno na igrzyskach olimpijskich, jak i paraolimpijskich. Bardzo wielu zawodników w naszym klubie strzela również z łuków bloczkowych, które startują tylko i wyłącznie na igrzyskach paraolimpijskich. No ja przede wszystkim potrzebuję łuku, który różni się troszeczkę od tych, które może kojarzymy z filmów i z bajek. Jest bardziej rozbudowany, jest to łuk typowo sportowy. No i strzały. No i potrzebuję 70 metrów do treningów, z których też strzelam na zawodach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Sprzętu takiego szczegółowego jest sporo w łucznictwie, więc każdy łucznik naprawdę musi być też wyposażony w różne ochraniacze, w elementy do celowania, do stabilizatory. Sporo jest tych sprzętów, takich spraw technicznych, ale na szczęście jest już to wszystko dopasowane i można się zająć tylko i wyłącznie strzelaniem.